Cześć wszystkim! Po długiej przerwie znowu się widzimy i znowu do was gadam. I mam nadzieję, że wasze wakacje były naprawdę fantastyczne, bo moje były. I ja już tak naprawdę szkołę zaczęłam 18 albo 19 sierpnia. Ale nasi nauczyciele strajkowali i dopiero 2 września tak naprawdę rozpoczynam szkołę, chociaż mam już plan lekcji i inne takie rzeczy. I mogę w sumie nagrać też filmik o szkole. Właśnie na to wpadłam. Mam grze, prawda? I tak, więc mam zamiar teraz nagrać faworytów lata, wakacji, których najczęściej używałam przez te wakacje. I są produkty, bo nie ma tam żadnych ubrań, ale są tam też, jest tam też jedna rzecz. Są to rzeczy, produkty, które ja przez te wakacje tak naprawdę używałam niemalże codziennie. I tak, może już zaczniemy, więc... Pierwszą rzeczą, której używałam niemalże codziennie, jest to Lush Bubblegum Lip Scrub. I to jest taki skrab do ust o zapachu gumy balamowej i smaku. I to są takie ziarenka cukru. Jest to firma Lush, która nie testuje rzeczy na zwierzętach, więc tak, używam tego niemalże codziennie, bo po słonej wodzie i ogólnie w lato często mam bardzo suche usta, więc tak, naprawdę mi pomagało. Nie tyle, że zdzierało ten suchy na skórę, to jeszcze nawilżało. Drugą moją ulubioną rzeczą do ust, albo raczej drugą, trzecią, czwartą i piątą, są to moje Baby Lips, od których jestem dosłownie uzależniona. I to są moje ulubione Baby Lips. Miałam wszystkie, ale te są tak naprawdę... To są tak naprawdę te, których używam najczęściej. I to jest kolor różowy, który wygląda lepiej na ustach niż na moje ręce. O zapachu i smaku i kolorze Pink Punch wygląda tak. Tu mam kolor Cherry Me. To jest taki czerwono-różowy kolor, też bardzo ładny, który ładnie wygląda na ustach niż na moje ręce. To jest ten. Bezbarwny Hydrate, czyli nawilżający, którego już prawie nie mam, bo stosuję go niemalże codziennie na noc. Którego koloru też mam, raczej nie będę pokazywała, bo po co. I Peach Kiss, który jest naprawdę moim ulubionym. To jest akurat nowy. I on wygląda tak. Jest niemalże bezbarwny, tylko daje taki lekki, brązowy kolor. Taki. I to chyba będzie na tyle, jeśli chodzi o produkty do ust. Kolejną rzeczą, od której byłam uzależniona w te wakacje, chociaż bardziej pod koniec wakacji, jest to moja ukochana parasolka z H&M-u, którą kupiłam na festiwalu teraz. I ona jest śliczna, kocham ją. Wygląda tak. W deszczowy dzień wygląda naprawdę fantastycznie i może poprawić humor. Nawet w deszczowy dzień, bo wygląda... Ma tak dużo kolorów i tak super wygląda. Tak, polecam wam parasolki z H&M, ja za nią dałam 79 koron? Coś takiego, w każdym razie warto było, nie zmokło. Tak zmokło, chciałam ją jak kosztowało. Ale to nic. O, nie umiem jej zamykać.
I ona jest taka malutka strasznie, jak się ją złoży. Mogę wam pokazać opakowanie, bo teraz nie złożyłam jej dokładnie. Ale można ją złożyć na taką wielkości mojej ręki. A moja ręka jest naprawdę mała. Więc tak. Bardzo przydatne, żeby mieć w torebce dni na słoneczne, kiedy można się zacząć padać, bo w Norwegii tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo, jeśli chodzi o lato. I kolejną rzeczą jest to Victoria's Secret Pure Selection balsam do ciała, ja go używałam do rąk. No pachnie naprawdę pięknie, dostałam. Naprawdę, gdybyście mogli to powąchać, to byście mieli taką reakcję, jak ja jak to powąchałam. Bo ja jak to powąchałam, to powiedziałam, ja muszę to mieć. I wtedy to dostałam. Ale to jest naprawdę cudowny zapach i naprawdę zakochałam się. Fantastyczny. Kolejną rzeczą jest Hawaiian Tropic Tropical Tanning Oil. To jest już moje trzecie opakowanie olejku do opalania. I to jest Luxurious Coconut Dark. I to jest po prostu zwykły olejek do opalania, który daje nam naprawdę taką brązową, złotą opaleniznę. Ale niestety nie ma on filtru słonecznego, więc to nie jest za dobre chyba. Ale jest fantastyczny i sprawdza się fantastycznie, jeśli jesteśmy gdzieś powiedzmy tylko 3-4 dni, a naprawdę chcemy się opalić, to polecam. Jest fantastyczny. Jest moja ulubiona maskara L'Oreal Paris na wakacje i na zimę. Ona sprawdza się w każdą pogodę, ponieważ jest wodoodporna i ma naprawdę świetną szczoteczkę. Fantastyczna, na oczach sprawdza się wspaniale. Kolejnym ulubieńcem jest moja ulubiona kredka. Moją kolejnym ulubieńcem to ulubiona kredka, no brawo. Brawo! Kolejnym ulubieńcem jest kredka z Bonjour, którą kupiłam na przecenie w Superfarm w Polsce za chyba 14 zł. I to jest wodoodporna kredka w kolorze turkusowym, który naprawdę fantastycznie sprawdza się na lato i wygląda naprawdę świetnie. Teraz mam tu sobie super. Okej, teraz ona wygląda bardzo ciemno, dlatego że jest brudna przez mój czarny eyeliner. Ale wygląda w każdym razie tak. Przeważnie jest trochę jaśniejsza. Ale naprawdę jest wodoodporna i trzyma się przez cały dzień. Ja ją daję tutaj na linię wodną. Jest tak nazywa w Polsce. W Norwegii w każdym razie do dosłownie tłumaczenia to jest linia wodna. Kolejnymi rzeczami będą to moje ulubione perfumy na lato. I pierwszą perfumą jest to moja ulubiona Vivola Juicy, którą już pokazywałam nieraz w moich filmikach albo na blogu, nie jestem pewna. Ale to jest już moja trzecia buteleczka i wczoraj kupiłam nową, czwartą. Kocham je. I drugą perfumą jest to perfuma Abercrombie & Fitch Wakely. I ona pachnie naprawdę świeżo i bardzo ładnie. Nie wiem, jeśli byliście kiedyś w sklepie Abercrombie, to tam pachnie mieszanką tej perfumy i perfumy dla mężczyzn, to z tym kontorsem. Ostatnią już rzeczą jest to kuma do rzucia Extra Ice i ja jestem uzależniona od kum do rzucia. A że tą używam najczęściej teraz, to wam ją pokazuję.
teraz już chciałabym przejść tylko do muzyki. I ostatnią piosenką jest to piosenka, którą tak naprawdę nagrała moja koleżanka albo mojej koleżanki. Koleżanka. Tak, i ta dziewczyna ma naprawdę piękny głos. Więc tak, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. I zapraszam do łapkowania. Thumbs up, you know. Pa, pa!